Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Hajdaho, udaho. Patataj, patataj i do przodu. Ile jeszcze zostało tych takich misji? 8. 8, czyli było 9 wszystkich. 10. No to jedną przeszliśmy, no to jak? Ja już tej nie liczę, no bo to już liczę jako skończony, bo to gramy. Aha. Rozumiem. Taka pokrętna matematyka. No, wiemy dlaczego nie zdałeś. 2 miałem i to tylko dlatego, że dobre żarty na lekcji opowiadałem. Mówię serio. 2 miałem i to tylko dlatego, że dobre żarty opowiadałem. Ty, ale czekaj, przecież to jest dokładnie ta sama misja. Nie, jest inna. Po prostu chcę grać, chcę skończyć mapami. Słonko świeci, dobra. Ptaszki ćwierkają, a wy ruszacie do Arras. Po prostu... 2 operacje na każdej mapie. Rozpoczęcie jest identyczne. No już jest inne. Już tak. Zawsze znajdzie się ktoś gotowy przyjść z pomocą. Ale kurde, to jest tak niewykorzystany potencjał. Z dalekiego zasięgu uprzykrza życie naszym żołnierzom w regionie. Nie rozpoczniemy głównego natarcia, póki ich nie uciszymy. Ja to wiem, ty to wiesz, ale oni mieli wywalone. Jestem w stanie wyrazić, jak ważne są wasze działania dla sił sprzymierzonych. Jesteście bohaterami. Nasłuchujcie komunikatów i wróćcie do domu. Będę grał medykiem, bo to dobrze ostatnio poszło. Powodzenia tam, uważajcie na siebie. Tylko zagram... O, po amerykańsku. Patrz co mam. Uuu, to migan. I to taki mafijny. Dobra, no to... Jawohl, Herr Kommandant. Może się wydawać, że nasze działanie to nic wielkiego, ale zamierzamy zrobić pierwszy wyłom w machinie wojennej wroga. Pierwszy atak może w dłuższej perspektywie. No musimy 3 artylerie zniszczyć. Mi się podoba, mi pasuje. Jak się atakuje wręcz? Fy? No, przecież powiedziałem. A. Moi. Te Niemcy coś krzyczą już na nas. Nie, oni krzyczą do siebie. Jakbyś był Niemcem, też byś krzyczał. Oni nie mówią. A działo strzela samo. Aha, no rozumiem. No, bo powody. Bo Battlefield. Komuś coś nie pasuje? Nie, coś najbardziej. Może bo rybnie. A to działo jakoś zdupcymy, zniszczymy? Aha, no to nawet fajnie. A to nie, że samo. No ja się domyślam. Wow. Czołg, tu jest czołg. A, czyli nie działo. Nie działo czołg. No to gorzej. To taki Panzer IV, aż. Sztolełem. To jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Nie wiem, może wysadziłem? A, wziął wybuch. Sam to nic nie zrobił, samo to się może zesrać co najwyżej. Ja go wysadziłem. To jest ten moment, kiedy zbrakło mi amunicji. To zbieraj po trupach. Właśnie będę musiał. Nie ma wyjścia. Mamy informacje o wrogich patrolach w waszej okolicy. Jezu! Ile tu Niemców zdenerwowanych stoi w jednym miejscu, skondensowanych. 5 Niemców w jednym budynku, no gangbang. A? Jak się chłopcy tutaj radarowcy usadowili, widziałeś? Nie żeś ty chłopie poszedł. Ty to nic tylko te działa wysadzasz. A robisz to nie ma komu. No ale czy nie o to chodzi właśnie? No tak by się mogło wydawać. Tylko ja zrozumiałem autentyczne plany Hitlera, które polegały na tym, żeby zaabsorbować moją uwagę na tym nic nieznaczącym miasteczku. Skacz! Chryste, nie przeskoczę. Ja przeskoczyłem. Jesteś po prostu słaby. Można i tak. Żołnierze, skupcie się! Życie naszych zależy od zniszczenia tych dział. Co? To działo? Właśnie. Co? Coś ty zrobił? Nie wiem. Nie ruszaj się, zajmę się. Wystrzeliłem z działa, a ono wybuchło. Można i tak. Nie wiedziałem, że Niemcy mieli technologię autodestrukcji takiej zdalnej. To była tak zwana świnia podłożona. Autokill. A to tam pobiegłeś. No to do obiektywa może? No widzisz, może tak. Możesz sobie podłożyć jak chcesz. No chcę. Żeby nie było, że ja wszystko robię. No chcę. No to podkładaj. Ja tu Niemców pozabijam, bo którą japę. Podkładam ładunki. Nie wybuchło. A może byś podszedł i przytrzymał E na tym? No tak, ale ja... Wiesz, już to zrobiłem i nie wybuchło. A przytrzymałeś do końca? To ja taki głupi jestem? No to już wiemy. No już straciłem wszystkie ładunki. A ty... No to jesteś głupi, a weź podejdź i przytrzymaj E. Aha, no dobra, ja myślałem, że to trzeba te ładunki, które ja mam przy sobie. No wiesz, ładunek to jest ładunek, tak? No skąd miałem wiedzieć? Co za kurde człowiek. Ojeje. Czemu to działo samo strzela? Bo umie. Coś ty znowu padł. Od wybuchu. Bo stałem za blisko. Się naszym działaniom w rejonie, zapewniam. Niebawem zabierzemy was do domu. Tak umiesz? Szamoszczelające działa. Battlefield, no. Czasami można go pomylić z Battlefrontem. Szkoda, że nie ma żadnego pojazdu, przydałby się teraz. No, niewykorzystany potencjał tego trybu. No już o tym mówiliśmy. A jak dla mnie, teraz magię przyjaźni? Fabuła, no. Czekaj, no to patrz. Przygotujcie obronę, używając... A, bo to znowu obrona. Czekaj, bo kichnąłem. Co ty zrobiłeś? No kichnąłem. Co to za oszukistyczne style? Oszukista jesteś, kody. No tak. No, przecież ja nie przegrywam, nie? Da się tu gdzieś amunicjonę? No przecież leży skrzynka z amunicją. Na mapie masz nawet, na mapie masz zaznaczoną, no. A bo tutaj! No przecież tak w bok było wciśnięty. Kim ja pracuję, ty mi pan? Nie wiem, ty kiedykolwiek pracowałeś? Taki przytyk. O, Krag-Jørgensen, chcesz sobie postrzelać? Bardzo fajna broń. Co to jest? Nie to, to jest granatnik. Co to jest? Krag-Jørgensen, moja ulubiona snajpa w multiplayerze. Ale to do takiego trybu to ja nie wiem, czy się nada. Wystarczy strzelać w głowę. No właśnie. No to już masz odpowiedź, dlaczego się nie nada. Masz abolicję nieskończoną, wystarczy podejść do skrzynki. Skąd będą nadchodzić? Zewsząd. Aha! To taki tryb. No i patrz, zabijasz. Poniekąd. Das ist meine kleine Soldaten. Nie dajcie się im. Ewakuacja w drodze. Ewakuacja, masturbacja, anihilacja. W sumie biorąc pod uwagę w jaką grę gramy, to faktycznie tego typu gadanie i brak zachowania jakiejkolwiek powagi jest na miejscu. Bo dwóch żołnierzy tylko kasuje cały oddział Wehrmachtu plus kilka czołgów. No, w sumie. Coś w tym jest. Czołgi, uważaj. Na twojej dupie jest. Ała, to już to strzelba była. Dajcie im popalić, drużyno! Zespół ewakuacyjny jest w połowie drogi! A po co mi ewakuacja, czołg jedzie? No zabij go. O, ja nawet spróbuję. Nie zgiń, proszę. Zbliżają się! A ty jest nieśmiertelny. Wow! Nie ma pięterka! Elliot, piętra nie ma! Widzę. Niemiec mi przewrócił. Gdzie ten czołg? Tutaj! Raz zerwał. Drugi raz zerwał. Uwaga, leci. Uwaga, leci, mówię. Trzeci raz zerwał. Nie, to nie. Ja ostrzegałem. No co? W budynku. Ja ostrzegałem. Ale co to było? Rakieta V1. Skąd ty masz takich rzeczy, jak ty jesteś podobno nie Niemcem? To JB2 rakieta, nic ci będzie. Miotacz. To zabij. Ja mam wszystko robić. Tak to, ja? To jest taki skillowy i w ogóle. Palę się! Proziaczku, palę się! Wrzeszczysz, że chcesz do twojej mamy. Ja? Nie. No chyba. No, cały oddział Niemców na nas jest, ale operacja wygrana, bo przyleciał jeden z Kitajem. No właśnie te końcówki. No nie, no ogólnie tryb zmarnowany. Powiem sobie szczerze, miał ogromny potencjał. To się mogło stać nawet takim wyznacznikiem marki, tak samo jak tryb zombie w Call of Duty, nawet bardziej, wiesz, żeby po pierwsze fabuła była, żebyś etapami jakoś przez te miasta przechodził, żeby coś się działo. O, nie mogę pobrać zgłoszenia. Żebyś jeszcze w dodatku miał oczywiście motywy hordy, że się umacniasz i kolejne epizody, no a tutaj no widać, że ktoś miał ciekawy pomysł, ale nie zostało to w żaden sposób rozwinięte. Ale słuchaj, to zupełnie zostało inaczej zapowiedziane, a inaczej wyegzekwowane. I to jest ten problem. A we wcześniejszych Battlefieldach taki tryb był? Nie. Ale zapowiedzi tego trybu było takie, że po prostu to będzie coś dla osób, którzy lubią PvP i że to nie będzie aż tak powtarzalne, miały być randomowe eventy w środku tego i tak dalej. No, ten tryb był tak rozpisany i tak rozbudowany w zalążku, że aż się spieprzyło i wyszedł taki. Znaczy widać, że po prostu nie wyszedł, dlatego że to jest... Nie wyszedł, ucięli wszystko, bo stwierdzili... Przepraszam, nawet nie. Nawet nie to, ale to powiem w grze. Już grajmy kolejną mapę, co? No, ja cały czas nagrywam. Nawet nie to, że... Klikaj, klikaj. Wycięli... No, przecież się ładuje. Dobra. Nie dość, że wycięli te rzeczy, które obiecali, to jeszcze na ten tryb on nie był gotowy na premierę. Oni ten tryb dodali jakieś 2-3 miesiące po premierze? Tak samo jak ostatnia kampania nie była, nie wiem czy wiesz, ty nie masz BF-a od początku, ale kampania z Tygrysem nie była. Ona została dodana gdzieś w okolicach w zeszłych wakacji. Powiem tak, ja tą grę dostałem w prezencie od widza i bardzo się z tego cieszę i super, cieszę się, że ją ograłem na kanał, cieszę się, że mam takie urozmaicenie. Dobra, zamknę się na chwilę. Tym razem to Skalda. Ale na szynach leciały te Messerschmitty, nie? To samo miałem powiedzieć, wiesz? Wypatrujcie czołgów w okolicy. No bo to było widać. Nie chcecie skończyć przed ich lufami. Za sprawą wrogich baterii artyleryjskich dalekiego zasięgu ponieśliśmy w tym rejonie spore straty. Niszczymy jeśli nie chcemy zejść podczas głównego natarcia. Batalion piechoty i do tego jeszcze uzbrojenie artyleryjskie. Przyznam się, że osobiście zgłosiłem was do tego zadania. Ze wszystkich dostępnych drużyn to wy macie największą szansę na wykonanie misji. Dobra, pojedziemy sułami. Troszkę szwedzką bronią pogramy. Szwedzką? Czy norweską? Sułami. Nie wiem, ale wygląda zacnie. Nie, finlandzka to jest chyba. A, już nie pamiętam. W każdym razie wiem, że Skandynawii. Zniszczcie te baterie artyleryjskie. Nasza piechota na was liczy. Kontynuując, cieszę się, że tą grę ogrywam, że ją przedstawiłem na kanale. Jestem uchachany. Tyle tylko, że no muszę przyznać, że ja bym miał sam taką bombę pieniędzy na nią wydać. Gdyby nie to, że ja ją dostałem w prezencie, to bym czuł niesmak. No bo to jednak, no nie uważam, żeby to było warte takich pieniędzy. Czemu tu się skampiłeś? Nie skampiłem się. Po prostu schodzę na dół. A bo to weź i... No, to mogłeś mówić. A, zamknąłem. Super. Wystarczy mieć oczy. Albo znać mapę na przykład, no nie wiem. To też. Sytuacja jest poważna. Zniszczcie te baterie. Nasi żołnierze poważnie obrywają. No tak, no bo to jest tak, że to co tutaj jest, nie? To co my robimy, to jest za liniami wroga niby. A na froncie żołnierze walczą i... Bo nie mogliśmy mieć trybu kooperacji, gdzie są nasze boty i... przeciwnika boty i tak dalej i po prostu grać jakiegoś jakiejś wielkiej batalii. Nie, właśnie to chciałem powiedzieć, wiesz, że żałuję, że jeszcze nie ma czegoś takiego, że jest cała drużyna, na przykład graczy zwykłych, standardowych i cała drużyna jako batalion piechoty spiera się właśnie z tymi botami. To było fajne. No niestety, tu maksymalnie 4 osoby mogą grać. No i to jest po raz kolejny niewykorzystany potencjał niestety. To już tego tutaj bardzo wiele. Niewykorzystanych potencjałów. Niestety. Piechota ma o jedno zmartwienie mniej. Dobra robota, żołnierze. Ło, to alarm trzeba długo wyłączać z tego co widzę. Może go po prostu strzelić. No to już za późno, bo teraz musiałem odbiec na chwilę. Bo oni go włączą ponownie, jak go nie zestrzelisz. Dobra, dobra. Na razie się muszę zakampić. O, chyba przyjechał. O kurde! No, to słabo. Strzelił do mnie, no. Chyba zaraz padnę, niestety. Ła! Jakimś cudem przeżyłem. Ale co to za życie? What? What? On cię goni. No szlak! Padłem. Widzę przecież. Czołg mnie rozwalił. No idę przecież. Całe piętro. Znaczy się prześlizgnąć, już się czołg nie trafia. To no, też jest trochę słabe, ja to też dostrzegłem bezpośrednio w kampanii, że jeżeli czołg się na tobie zagruje, to on cię widzi nawet przez ściany i przez budynek. Mhm. Przeciwnicy zresztą też. No to tego to nawet nie wiedziałem, no ale nie to też słabe. Niszczą, wiesz, jak złamiesz pole widzenia, to nie gubisz wrogów, bo oni cały czas będą do ciebie tłuc. Zaraz się tam podniosę. Zreanimować? Pukam, bo gdzieś tu jest Panzerfaust. Nie mogę przecież z nożem już iść na czołg. Masz tu ładunki wybuchowe. Gram medykiem. Właśnie do takich sytuacji gram medykiem. Ale tutaj jest Panzerfaust, bo pamiętam. Widzisz? Znaczy nie wiem, czy ty jak to widzisz z mojej perspektywy. Widzę, widzę. A to jest zza pleców, czy jak ty to widzisz? Tak, zza pleców. I ta broń? Reanimuj mnie! No przecież idę. Właśnie nie. Muszę się rzucić na pałę, bo mnie ten czołg zniszczy. Rzucaj się na pałę! Musiałbym się nazywać Grzechu 40. No i koniec argumentów. Gdzie ten czołg? Nie wiesz o czym mówisz, synku. Nie, ty zniknął, zdespałnił się. Może sami się zniszczyli. Nie wiem, gdzieś tu Niemiec krzyczy, ale... Nie mam pojęcia gdzie. O, broń. Masz, wstawaj. No! Strykawka z AIDS-em wstrzyknięta i od razu na nogi wstajesz. Kwestia to to, że amunicji nie posiadam, no ale... Ała! Niemcy ty paskudni. Będziemy mieli w ostatniej arenie, pamiętaj, zawsze. A. Muszę na coś wymienić pizdolet. FG-42. Karabin ciężki. Tu leży jak chcesz. No tu! Na skrzynce. Są takie skrzynki rozsiane po mapie, gdzie masz po prostu broń przygotowaną, jakbyś chciał. No ale to ja teraz mam 2. No to możesz mieć i 3, jak dasz radę. W rękach i... No, w nogach! MP40, niezły deal. Czekaj, że chłopie. No, Niemiec jest. Nawet nie jeden. No, nawet cały oddział. To jakieś takie skórkowańce mocne są. Gdzie tam kampisz? Bo mogę! Tak, tu już nikogo nie ma. Sprawdzałem cię. A, jednak ktoś jest. No, a jednak ktoś jest. No proszę, jakie zaskoczenie. Może się nie daj rozjechać, tylko go zniszczy. Może na ten przykład nawet by mógł. Ja pierdyka, co ty zrobiłeś? Proszę, mogę wiedzieć, co ty zrobiłeś? No co to są umiejętności? Ale jak ty to zrobiłeś? Proszę mi to wytłumaczyć. Domagam się wyjaśnień. Trzeba umieć, to tak nie jest, że się samo zrobi. Domagam się wyjaśnień. A czemu tak? Bo mogę. A może byś tak poczekał na mnie? To cześć. No to bardzo miło z twojej strony, naprawdę. Dzięki, doceniam. Właśnie dlatego chciałem przejechać. To tam jest fajny czołg. Na inne kombajny, a ja już nie mam bazujki. Ten czołg? No właśnie tutaj. Ja go nie mam już czym niszczyć. Nie uciekaj. Nie mam go czym niszczyć, rozumiesz? Siłą woli. A siłą dupy. Ty jak umisz? Właśnie nie umiem, to jest ten problem. Patrz, raz. O, proszę we mnie nie strzelać. No nie no, ale przodu to ty nie pokażę. Olego, sympatycznie. I bum, i zniszczony. I bum, i bum, i bum, i bum, i bum. I bum, i bum. Ty zawsze tak panikowałeś, prawda? A czym ja mam niszczyć czołg, jak nie mam takiego oręża? To czym go miałem niszczyć? Siłą woli, mówię, no ileż ci mam... O, patrz jakie super STG44, tak bardzo, że aż wcale. Chodź. Chodź tu. Nie jedź tam, chodź tu. Na razie. No głupek. Miło było. A to jak ty mnie zostawiasz, to jest okej. Jak ja cię zostawiam, to jestem głupek, no. No. No, to właśnie. Gotujcie obronę, używając narzędzi do budowy umocnień. Prosimy o wystrzelenie rakiety V1. Złą opcję wybrałem, no trudno. Miał być fortyfikacje z lewej strony, a tam było revive. No trudno. Gdzie jest ta skrzyneczka, kurde, z tym? Wystarczy popatrzeć amunicją. Na mapę. No, pojawiła się ta. Nie, ona tam była cały czas. A to nie było tak, że ty ją postawiłeś? No, on tutaj, w tej akurat konkretnej mapie ona stoi od razu. Aha. No i to tego momentu niespecjalnie lubię. A czemuż to czemuż? Bo tu się ciężko bronić. Damy radę, coś ty to. Co ty to opowiadasz? Kto da radę jak nie ja? Wykończcie siły wroga. Brońcie terenu, póki was nie wyciągniemy. Dobra, panowie Niemcy, proszę umierać. No to się zaczęło. Właściwie to się już kończy. Turbo angryf. Nie wiem, z której strony oni będą chcieli nadchodzić. Każdej. Właśnie. Już ci powtarzałem. Czołg jedzie chyba. No coś tak strzela. No coś tam strzela. O, Niemcy! W wielkiej liczbie! Strzelaj! No, strzelą! Ruteczkę nawet, nagrody. Dobra. Mogło być gorzej. Jeszcze nie jest fatalnie, słowem. Czołg jedzie. Okej. Okay. No, widzę go. Nie strzelaj do niego, schowaj się. Tak, staram się. Boż kurde! To gdzie on był? To nie od tego, to rakietę strzeliłem znowu. Aha. To mówię, słabo wyszło. No schowaj się to jest bardzo ogólne pojęcie, to ciężko wykminić z której strony i przed czym. Oj, to ty. To tak się apteczkę mu daje, że on do ciebie jeszcze strzela, nie? Bo taki niezapowiedziany byłeś. Mogłeś się zapowiedzieć w gości. Zaraz ci wjadę w... no. Może być taka zapowiedź? Jak uważasz? Ty mi powiedz. Oj, Bernier, ja coś czuję, że ty taki słaby jesteś. Ja słaby? Tak to. Przecież nie ja. A, ogień, ciepło. Fire! Fire, no! Ogień w dupie? Harris! Ogień w dupie. Fire in the hole. Czołg się zdematerializował. Fire in the hole to jest po tym, po ostrym kepsie. O, dawno nie jadłem. No coś z tym wspominaj, że się zacząłeś zdrowo odżywiać, czy inne głupoty? Zdrowo to bym nie powiedział, bo cały czas param się posiłków w stylu pizza, w stylu burger i tak dalej, natomiast leci, kepsy rzadziej. Leci, ale to co ja zrobić, jak leci? Padnij na ziemię i nie bądź w budynku. No to właśnie jestem. No to cześć. Cześć. Ach, niby żyję, ale tak jakby mnie z piętra zresetowało jednego. Przepraszam, ja się po prostu dobrze bawię. I znowu. Przyleciał Spitfire i wszyscy Niemcy się wykopują. Zakończenia są tak samo głupie jak i cała gra. Cała rozgrywka. Znaczy nie no, strzela się przyjemnie, tylko tak jak mówię, no brakło tego polotu, no widać, że to nie było w żaden sposób rozwijane, niestety. No nie, to po prostu na zasadzie rzućmy im coś i niech zamkną ryj. No, abstrahując od tego, że jeszcze nie zobaczyłem żadnych wyników po tym trybie, bo zawsze mam błąd. Nie da, nie da. Dobra, 26 minut, jeszcze proponuję jedną mapę. Bo się nie da, Grzechu. Od premiery nie da się zobaczyć wyników i oni tego nie naprawili jeszcze. Aha, to tego nie było od początku? Nie. Nie, to spoko. Ja się tak świetnie bawię w tą grę, bo ona jest tak zepsuta. To znaczy powiem tak, na początku byłem ciekaw, zasiadałem do tego tytułu właśnie łaknąc tej wiedzy, co spowodowało jego potężną porażkę sprzedażową i tą falę niezadowolenia i teraz już po prostu wiem. Znaczy wiesz co spowodowało największą falę sprzedażową, jaki główny wiceprezes powiedział, jak się wam nie podoba to nie kupujcie. Słyszałem oficjalnie o tym, tak słyszałem. Powiedział. Na Twitterze oficjalnie powiedział, nie podoba wam się taki Battlefield to nie kupujcie, no i wiesz co ludzie nie kupili. No. Dziwko. Ciężko się dziwić, no. Nie, no, ja lubię tę grę, ja ją szkaluję, ja ją lubię sobie w nią czasami pograć, ale ona jest tak po prostu potwornie niedopracowana. W porządku. To zadanie wykonacie nad Skaldą. To znaczy powiem tak. Strzela się przyjemnie. Mamy informacje o wrogich patronach no to, wiesz, w tej okolicy. Spieprzyć filmiczenia w szlance, to już trzeba naprawdę się postarać. Były i takie tytuły, gdzie strzelało się jakbyś pluł pestkami. Na ten obszar zabójcze siły specjalne. Mi się w Wolfensteinach nawet nie podoba strzelanie. Dotarcie na miejsce i wyeliminowanie ich. Jeśli choć jeden przeciwnik przeżyje, może przeszkodzić nam w natarciu. Więc przyłóżcie się. Takie mam przeczucie. Jak gram tego... Zgłosiłem was do tego zadania, ponieważ wiem, że jesteście najlepsi. To bardzo ważne, drużyno. Pamiętajcie, by dać z siebie wszystko. Powodzenia! Już cicho siedź, Jezus. Godół, nie wie kiedy ma skończyć. Ja też powiem... Ja też na przykład w takim... I teraz idziemy bez tego, bez wzburzających. Czyli mam tą klasę wybrać? Nie no, nie musisz, po prostu musimy gdzieś po prostu znaleźć Panzerfausta i tyle. Dobra, wezmę to. Już lepiej garandem, przynajmniej jakaś fajna broń i będziesz miał taki gest. Ping. Niech ci będzie. No ludzie w ogóle się stop. Halt to stop, halt, bo ja już widzę, że podchodzimy pod 30 klasycznych minut, więc może po prostu zakończę ten materiał już na tym etapie. Wybaczcie mi ludziska, no ale myślę, że po prostu nie ma sensu tworzyć potem klipu, który będzie trwał 40 czy 50 minut. Na razie z naszej strony to tyle. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Jeżeli nic nie myślicie, to po prostu nic nie piszcie. No i co? Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości. Jak coś to łapki, jak coś to Patronite. Wiadoma sprawa. Co tam Jezusujesz? Nic, jak nie myślicie, to nic nie piszcie. No jak nic nie myślisz, to masz coś pisać? No. Właśnie wiele ludzi pisze bezmyślnie i no niestety to jest taka plaga. Dobra, na razie.